40% Polaków twierdzi, że odżywiają się dobrze, a tymczasem tak nie jest. 1/3 w ogóle je no, zaledwie jeden posiłek, a ten posiłek to jest albo baton, cukierki czy kanapki, no, co nie jest zdrowym sposobem odżywiania. Dużo deklaruje, nawet 70% osób deklaruje, że chciałoby, żeby była restauracja, która dostarcza dobre jedzenie i zdrowe, ale nie mają gdzie. Tymczasem to jest tak naprawdę nie zawsze tak, że trzeba w kantynie na dole czy po drugiej stronie ulicy pójść i zjeść to jedzenie, tylko można też je zamawiać przez nasz portal na przykład, gdzie mamy dużą ofertę różnych zdrowych restauracji, zdrowego jedzenia. Większość jedzenia, które bierzemy ze sobą do pracy, jak już jemy lunch czy obiad, to są typowe domowe obiady, które przygotujemy, zupy, pierogi, sałatki. Jak już zamawiamy coś z dostawą, to zazwyczaj jest to włoska kuchnia. Nie tylko pizza, ale makarony i lasagne i tego typu posiłków. Większość osób twierdzi, że nie mają czasu na to, że muszą pracować, że nie mają czasu, żeby przygotować to jedzenie, co nie jest prawdą, bo inne badania pokazują, że dużo osób poświęca dużo czasu na Facebooka czy inne portale społecznościowe i pogawędki z kolegami w pracy. Tymczasem też trzeba pamiętać o tym, że nasza wydajność spada. No jeżeli nie dostarczamy energii do naszego organizmu, to spada nasza wydajność i tutaj WHO mówi, że około 20% nawet może spadać nasza wydajność, jeżeli nie jemy i odżywiamy się zdrowo. No i to powoduje, że no nie mamy siły później też również i gotować, no i w pracy też nie robimy to, co powinniśmy robić.